Od 1741 roku Nysa znajdowała się pod panowaniem Prus i zamieniła się w miasto-twierdzę. Najpoważniejszym testem było oblężenie przez wojska napoleońskie w 1807 roku. Na początku XIX wieku Nysa była jedną z najsilniejszych twierdz w Europie. Przekonały się o tym wojska napoleońskie w 1807 roku, kiedy przez ponad 100 dni oblegały miasto, nieustannie ostrzeliwując je ciężką artylerią. O sile rażenia świadczy fakt, że w mieście ocalało tylko 5 domów. Dopiero brak odsieczy z amunicją i żywnością zmusił Nysę do kapitulacji. Pamiątką oblężenia z 1807 roku są coroczne edycje jego inscenizacji. To nie przypadek. W 1807 roku na terenie Nysy stacjonowały dwa pułki piechoty i oddział pułku ułanów Legii Nadwiślańskiej, wywodzące się właśnie z Legionów Dąbrowskiego.